Dzień dobry wam wszystkim. Co tu się dzieje? Już w oknach ludzie stoją? Słuchaj, zaraz się wam opowiem, co tu się dzieje po prawej stronie. Tak czy siak, witam was wszystkich. Wtorek dla mnie, dla was środa. Ja wyjeżdżam z domu na chwilę, słuchajcie, jadę do Portsmouth. Muszę zajechać tam do Building Depot lub do jakiegoś sklepu tutaj po drodze i wziąć belkę. Dokupić belkę, którą musimy teraz wstawić tam na tą ścianę, którą przygotowywaliśmy wczoraj. I lecimy z tym, słuchajcie, będę musiał wrócić do sklepu, do B&Q, kupić farbę, wrócić tutaj do sąsiada i pomalować mu dwie pary drzwi. Taki jest mój dzisiaj plan. No i tam zrobić plan chłopakom, żeby wiedzieli, co mają robić, jakie prace mają wykonywać. Także, słuchajcie, będzie dosyć taki dziki dzień dla mnie, bo będę latał między Gosport a Portsmouth. Pewnie jak pomaluję drzwi na raz, no to uwolnię się na chwilę i przyjadę z powrotem, pomaluję dziadkowi drzwi na drugi raz. Naprzeciwko, słuchajcie, wyprowadził mi się sąsiad, ten co miał autobus. Wczoraj przyjechała cała ekipa, nie wiem, 7 samochodów, słuchajcie. Dzisiaj rano jeszcze tam 4 stały. I robili porządki po tych ludziach wcześniejszych, czyli po moim sąsiedzie. Nie wiem, co oni tam musieli robić, ale tam ostra akcja, słuchajcie, była szpachlowanie ścian, malowanie, nie wiem. I do rana, jest 7:26, ja wyjeżdżam, a oni stoją jak tacy nawiedzeni w oknach, słuchajcie. Nie wiem, co im było. Aż się wystraszyłem, patrząc w te okno tam. Oje. Co to w ogóle była za akcja? Zombie normalnie. Zombie, słuchajcie, nadchodzą. Także całą noc, słuchajcie, cały wieczór i całą noc przepracowali tam w tym domu. Nieźle. Co oni brali? Nobody knows, ale wyglądali dosyć ciężko, powiem wam szczerze, patrząc na nich w tym ogniu. Ja lecę, zobaczymy się za chwilę. Miłego dnia wam wszystkim życzę. I oczywiście pamiętajcie standardowo o subskrypcjach. Jeżeli nie kliknęliście jeszcze tego dzwoneczka, to zapraszam. Szczególnie nowych, bo wszyscy, co już tu oglądają, to wiedzą. Kanał jest prowadzony codziennie. Taki stworzyłem oczywiście za pomocą impulsu serial codzienny tutaj na miejscu w Anglii. I tak to trwa, słuchajcie, już któryś rok z kolei. Nie wiem, czy nie trzeci rok już leci, słuchajcie. Także zobaczymy się za chwilę. Miłego dnia i do zobaczenia. Cześć. Jestem, znaczy jeszcze nie do końca. Idę do Greka, bo stwierdziłem, że kawę muszę się napić. Miałem kawę do wypicia w domu i wysiadamy. Jezus Maria, jaka chmura tam jest. Coś czuję, że może być za chwilę nici z mojego malowania drzwi. Tam jest tak czarno, że nie wiem, czy to noc, czy o co tu chodzi. Ale będzie burza, coś czuję. Chyba trzeba będzie... Nie, no to nie może być. Po nocy chmury? Raczej wątpię. To idzie jakiś tornado, słuchajcie. Strasznie ciemno tam. Mam nadzieję, że przejdzie bokiem. Wow. Dobra, idę do Greka po kawę, bo się nie napiłem w domu, wyszedłem. Tak po prostu zapomniałem. I sobie jakąś kanapeczkę od razu wezmę. Kanapeczki są, mogę jechać dalej. Ale powiem wam, nie wiem, o co chodzi z tą chmurą, bo się tu naprawdę ciemno robi. I to idzie raczej w naszą stronę. Nie jest tak późno, żeby po nocy była taka, wiecie, łuna gdzieś, bo czasami też się można z tym spotkać. Zobaczymy, będziemy obserwować. Let's go. Gdzie idziesz, miarko? Dobra, trzeba znaleźć belkę, słuchajcie, nie za długą. Bo po co nam to ciąć i odcinać? Tam potrzebujemy 80 plus 15 na stronę, czyli 110. Więc takiej belki mniej więcej potrzebuję, lub 120. Ale czy oni takie mają? Zaraz zobaczymy. Let's go. Słuchajcie, beleczki są, ale trzeba je jednak przyciąć, ponieważ nie robią takich krótkich. Tutaj przynajmniej ich nie mają, więc biorę to, co jest. Idę zapłacić i lecę do boysów. A pogoda wcale się nie poprawia, słuchajcie. Zobaczcie, jak tu się zrobiło ciemno. Nie wiem, ile to potrwa, ale nie wiem, czy dziadek się zgodzi na malowanie drzwi w takim wypadku.
Masakra. Dobra, słuchajcie, dzieje się. Ściany zaczynają rosnąć z powrotem. Te wewnętrzne, także już warstwa następna wjechała. Styropian przygotowany, tylko tutaj jeszcze zapomnieli przyciąć DPC, więc od razu zostało to naprawione. Otwarcie będzie zrobione do końca dnia, te następne z tym oknem. Belka już jest, jedna i druga, także dzieje się. Tu poprosiłem Rafała, aby otworzył tą ścianę, bo widzę, że po zerwaniu tynku ona wcale jakoś tak szczególnie nie schnie. Szczególnie w tym miejscu, więc otworzymy, zobaczymy, czy nie ma takiego samego bałaganu, który był tutaj. Bo jeżeli jest, no to oczyścimy oczywiście to i tyle. I powinno to rozwiązać większość problemów. Poza tym co? Plan jest na to, żeby tą ścianę dzisiaj powoli przewracać. Także jak ja wrócę tutaj, to może się okazać, że ściany już nie ma. Ja zmykam, lecę do sklepu, muszę przywieźć tu cement, bo mówili, że za mało cementu mają. Kupię przy okazji farbę i lecę do mojego dziadka malować drzwi. Nie muszę się nigdy dzisiaj śpieszyć, ponieważ mój sąsiad zrezygnował, słuchajcie, z malowania ci drzwi. Widział tą chmurę i stwierdził, że nie, że chyba coś jest nie tak. Przestraszył się trochę, później popatrzył na pogodę i zobaczył, że niby tam ma trochę popadywać później, więc stwierdził, że nie ma to sensu zaczynać tych drzwi teraz. Może też przenieśmy te malowanie na wiosnę. Jest okej. Okay. Nie muszę przynajmniej wracać do gospody. Dobrze, że teraz zatelefonował, a nie jak już dojechałem do jego drzwi. Wiecie, bo bym się trochę zdenerwował, że trasę 45 minut na przejazd tutaj dookoła, a później nagle dziadek jednak zmienia zdanie. Więc chwała mu za to, że zdążył mnie złapać now. Także nie muszę kupować farby. Jadę tylko po cement i jadę chłopakom pomóc, bo myślę, że będę tam bardziej potrzebny niż u dziadka i malowanie jego drzwi. Taki update. Elegancko. Let's go. A wiesz, kto zmarł, nie? Kto? Kurwa. A, ale no. Żartował, aż wreszcie wykitał. Powiem ci, jego chłopaki nie ma każdy widzi. Waldek mówi, że Urban umarł. Co? Że Urban umarł. Kto pamięta Urbana? Słuchajcie, ja to mało pamiętam. Ale jest sprawa. Ściana nam dochodzi do momentu, gdzie będziemy musieli zadzwonić za chwilę do inspektora. Staku już właśnie przeleciał na zewnątrz, bo w środku jest zrobione. Ja idę po dodatkowe narzędzie i zaczynam naprawiać te ściany w środku. Ponieważ już wszystko klientowi pokazałem. Kawiki wyczyściliśmy, tam otworzyliśmy ścianę, ale okazuje się, że nie ma kawiki, więc będą musiały iść zastrzyki, słuchajcie. Zaproszę tu moją żonę i zrobię kilka zastrzyków. Dobra, let's go. Dziura numer 1. 2, 2, 3, 4, 5 dziur. Zaspawana dziura. Wszystkie dziury pospawane, słuchajcie. Także przerwa time. Tutaj Staku jeszcze chwilę. Tutaj mamy już ścianę wyprowadzoną. Te drzwi zniknęły, jak widzicie. Także ścianę będziemy powoli przewracać. Tu już mamy wysokość ogarniętą do wysokości łaty dachowej. Tutaj słupek, to ta chwila poleci i inspektor ma co oglądać jutro, także dzieje się. Co to za kabel, proszę Państwa? To jest jakiś kabel elektryczny. Ja to myślę, że to jest kabel elektryczny. Ja myślę, że to jest światło. A to ja to już wyłączyłem wcześniej. To już rozłączone jest. Tu jest jakiś kabel, na który trzeba patrzeć, co się z nim dzieje, bo nie wiadomo, gdzie on idzie. Poza tym co? Wykuwamy kable,
żeby nam nic tu nie przeszkadzało i powoli od góry będziemy sobie usuwać tą ścianę. Za chwilę ona zniknie do końca dnia. Ej, chciałem wam coś powiedzieć? Tak. Chciałem was zaprosić za 2 tygodnie do Bognor. Słuchajcie, pamiętacie ten odcinek odnośnie Pomóżmy Adamowi, nie pamiętam już tytułu, który teraz umieściłem. Więc chodzi ogólnie o poważną sprawę i tam zostałem poproszony, aby przyjechać maluchem dodatkowo i stworzyć taką dodatkową atrakcję, więc prawdopodobnie się to tak stanie. Jeżeli będziecie mieli ochotę, albo będziecie w pobliżu, albo macie jakieś plany wyjazdowe, to zapraszam, słuchajcie, na to spotkanie odnośnie zbiórki właśnie do Bognor. Wszelkie informacje znajdziecie na tym linku tam w poprzednim filmu odnośnie Adama, więc zapraszam do tego odcinka, abyście też tam zajrzeli jeszcze raz, albo jeżeli przeoczyliście ten odcinek, to zapraszam, abyście go obejrzeli. Wtedy będziecie wiedzieć więcej. Więc co, sumując, ja tam będę, więc jeżeli chcecie przy okazji spotkać mnie i porozmawiać, to będziecie mieli ku temu możliwość. Zapraszam jeszcze raz w imieniu Adama i do zobaczenia. A ja lecę teraz po jedzenie. No, zaczynamy przerzucać ścianę. Odłączona elektryka, możemy działać. Let's go. Uciekaj, Piotrek, bo tu jest, wiesz, niebezpiecznie. Tu jest szef pracy. Zaczyna padać. Widziałem taki film na TikToku. Facet przewracał drzewo, ale nie ma jeszcze kogoś, kto przewraca ścianę. Uwyżej, Piotrek. Nie dam rady. Nie, no, trzech byś miał zapalić. Zamani jesteśmy. No, pójdzie, pójdzie, no. Hej, odkryłem tutaj tajemnicę. Tu chyba były kiedyś drzwi. Ale wam powiem, że ta ściana w ogóle nawet zewnętrznej już nie ma, ale wewnętrzna nie była związana w żaden sposób ogólnie. Ona była po prostu zwyczajnie dostawiona. Fajnie, co? Tego nigdzie w internecie nie znajdziecie. Patrzcie na tą ścianę. Uwaga, nie wchodzi tam. Nie wiem, na stacji, gdzie, w którym lesie. Ale gdyby ktoś z was chciał się pochwalić. Uwaga, idzie ściana. Nie róbcie tego w domu. Muszę chyba okulary wytrzeć. Słuchajcie, ściana rozebrana. Można dzwonić do właścicielki. Niech płaci pieniądze. Więc co, internet, ten, co mówię. Internet będzie szalał teraz, że Rafał tutaj takie rzeczy robi sam, rękoma.
nie potrzebuje maszyn. Jest, jest ok. Mamy otwarcie. Teraz już widzicie, jak duże to pomieszczenie powstało. Powstaje. Jeszcze chwila. Także światła będzie sporo. Oczywiście dach jeszcze trochę tego światła odetnie. Tam już to otwarcie całe to są drzwi. Jeszcze będziemy mieli tutaj lampę, także będzie ładnie. Idę powiedzieć im, że nie ma ściany. Tak, dzisiaj trzeba wszystko schować. Więc to, ściana leży, z klientami porozmawiane. Uzgodniliśmy kilka pierdół związanych tutaj z dachem, jeszcze ze Stachem. Także jest cacy. Tu słupek Stach już sobie już zawsze wyprowadzać, także jutro będą rosły ściany na zewnątrz. Nie pamiętaj, gdzie jest. Fugownik, dobra. Także słuchajcie, tak to wygląda z tej strony. Tam już dziury zostały zalepione też. Tutaj. Także już otwarcia, wiadomo gdzie są. Także dzieje się, słuchajcie. To zostanie otwarte jutro. Do końca tygodnia bardzo dużo się tu jeszcze ten budynek zmieni. Ja lecę, słuchajcie, bo mam wycenę. Zobaczymy się jutro, w środę. Kiedy wy to oglądacie? Wy macie dzisiaj środę. Także miłego dnia wam wszystkim życzę. Uważajcie na siebie. Ostrożnie w pracy. Nie róbcie głupot. I ten. Zobaczymy się w czwartek. Ciao bambino. Cześć. Ej. Ja wiem, że ja tak bardzo was lubię, to ja jeszcze sobie tutaj coś wam powiem. Ej, pamiętajcie o subskrypcjach. I dla tych, co chcą jeszcze więcej wiedzieć, to pamiętajcie, że mam TikToka pod moim nazwiskiem, Szarmacher. I mam Instagrama pod nazwą firmy Master Builder Services, razem pisane. Także jak chcecie czasami dostać więcej informacji, to... Wiecie, gdzie mnie szukać? Nara.